Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Wczoraj z Gabrysiem piekliśmy ciasto, pół już nie ma, z gruszkami takimi z puszki, wiecie, z syropu. Pyszne nam wyszło, naprawdę wyszło nam pycha. Wczoraj wyprałam maluchowi wózek, jeszcze muszę o jedną część przyczepić. To jest taki, wiecie, ten koszyk z dołu. I zastanawiam się, czy pomału tego wózka nie sprzedać, bo Gabryś nie za bardzo w wózku chce już jeździć. A wózek, mimo że mamy od długiego czasu, od 2 lat praktycznie używamy jednego wózka, w zasadzie od kiedy Gabryś przeszedł z gondoli na spacerówkę, no to właśnie do tego wózeczka, no to jest chyba Queenie Zap Flex model, w takim miętowym właśnie kolorze. I powiem Wam, że wczoraj go odczyściłam i wygląda świetnie. Myślałam, że go oddać, a teraz się zastanawiam, czy go nie sprzedać za jakieś tam drobne, wiecie, 50 euro czy coś. Będzie na waciki, nie? Nie wiem, muszę to przemyśleć, czy to już jest, aby na pewno ten moment, żeby wózka się pozbywać. Jedziemy sobie na zakupy, jak to w weekend, to takie, wiecie, duże tygodniowe zakupy, znaczy duże, no większe. I później pojedziemy jeszcze do takiego sklepu z artykułami do domu. Oni mają tam głównie dekoracje, ale mają też takie działy do organizacji, do sprzątania, takie, wiecie, różne, tysiąc różnych rzeczy, kilka rzeczy nam potrzebnych, ale jestem bardzo ciekawa, czy będą mieli świąteczne dekoracje, więc zobaczymy sobie, co w tych sklepach jest. No. Dobra, mamy jedzonko. Jesteśmy pod sklepem z tymi dekoracjami, rzeczami, matko, do domu. Idziemy, zobaczymy, co mają fajnego. Parę rzeczy chcę kupić. Aha, dobra, mąż już mnie pospiesza, idę. No, ładna szafeczka. A ja szukam jakiejś ładnej miski na owoce. Ale fajne talerze, ale ładne. 3,50 euro za jeden. Jeszcze takie szare, śliczne. To też bardzo ładne. A to jakie piękne, z taką złotą obramówką. 4 euro za... Szukamy jeszcze noża do sera. W Holandii to jest coś normalnego, dostępnego w każdym sklepie. Ale tutaj... No nie ma, nie widzimy nigdzie. Różne dekoracje. No, biżuteria stojak, ale ciekawe. Kraina słodkości. Zawsze są takie piękne rzeczy, że ja aż normalnie, słuchajcie, żałuję, że dziewczyny są już takie duże. Pudełka, organizery fantastyczne, jednorożce. Cudne. No poduchy, jakie fajne w gwiazdki. 8 euro. I tutaj dla chłopców. No, łapacze snów, ale śliczne. 5 euro. Też cudne dekoracje do powieszenia. Ale wielkanocnych produktów nie ma. Zakupy wyczynione, pół bagażnika zawalone. W domu Wam pokażę, nagramy haul. Zobaczcie, jak zimno. Grube kurtki wróciły do użytku. Już miałam nadzieję, że je schowam gdzieś w czeluści naszej szafy, ale niestety nie. Niby zapowiadają, że cały marzec ma być bardzo deszczowy i bardzo zimny. Kicha trochę, bo w ostatnich tygodniach mieliśmy już po 18, prawie 20 stopni. Było naprawdę cieplutko i słonecznie, a teraz powrót zimy. Nie fajnie. Tyle śniegu, zobaczcie, już tyle co nic. Gdzieś tam na górze jakieś takie plamki, pozostałości, ale już no, góry nie wyglądają zimowo. Taki koszyczek na owoce wzięłam za 6 euro. Dalej mamy dwie paki pampków. Taka gra, ona jest tutaj bardzo popularna do grania na zewnątrz i wzięliśmy nowego mopa, bo nasz już, który był tu na mieszkaniu, on jest okropny i wolę mimo wszystko mieć swój, nowy, czyściutki, zadbany. Ostatnio w Lidlu kupiliśmy pieluchy, ale niestety u nas się nie sprawdzają, bo maluch dostaje uczulenia, więc on od małego, no niestety, ale na droższej wersji pieluch. No twoje, twoje! I
I wzięliśmy sobie taki kocyk za 6 euro, mniejszy, on ma 125 na 150 cm z myślą o jakichś tam wyjściach, piknikach i tak dalej, się przyda. I spożywka, fajna promocja na mięso, bo za 3 kilo udek 11 euro, to jest bardzo dobra cena. No i dalej tutaj mamy. Dobra, a więc tak, dwa opakowania borówek, tu mam jeszcze mleko, łosoś wędzony, trzy takie metalowe czyściki, gąbeczki, jak zwał, tak zwał, do szorowania. Tutaj mamy dwa opakowania sera Gouda. Później mamy takie batoniki dla dzieciaków. Soda do czyszczenia. Makaron, wędlina, tu mamy wędzony boczek, kiełbasa. Jeszcze jeden wędzony boczek. Rodzynki, jeszcze jedna kiełbaska i tutaj mamy, o, to muszę szybko wyciągnąć, mrożone warzywa na patelnię. I druga siata, tutaj mamy winogronka, płatki owsiane, marchewki, ziemniaki, kiwi, fasolka szparagowa, cebulki, brokuł, cytrynki, masło i mięsko mielone, jogurty naturalne. Dalej mamy mleka, takie wegańskie, roślinne, trzy, migdałowe, ryżowe i takie czekoladowe, sojowe. Później mamy dwa mleka, kawa, chusteczki dla malucha, soczki jabłkowe, dwa piwa, klej i środek do czyszczenia zmywarki. Jeszcze nam się zapodziało w siatce odświeżacz do zmywarki. No i to by było na tyle. Dzieci się zabrały za montaż mopa. Tak, to jest mop. I drugi mop. O, dwa mają wkłady? Super, jeden będzie można prać. Wiaderko. Tak, i sam mop. I to wszystko. Zabrałam się za sprzątanie zmywarki. Tutaj wszystko szoruje, wiecie co, sodą oczyszczoną, ale oprócz tego mam jeszcze taki chemiczny środek, który później się wlewa do zmywarki i się ją nastawia. Wiadomo, zmywarka się czyści. Pewnie większość z Was wie, jak to działa. Oglądałam na kanale Zapytaj Anię, bardzo fajny filmik ze sprzątaniem zmywarki. Co zrobić, jak zmywarka zostawia jakieś zacieki, jak nie, domywa. I że ważne jest tutaj właśnie czyszczenie tych wszystkich uszczelek, wszystkich elementów i tak dalej. No tutaj ten koszyk, to wszystko to wiadomo, czyściłam nie raz, natomiast nie czyściłam właśnie tutaj dokładnie tych uszczelek i to było potwornie brudne. Jakieś resztki, takie malutkie jedzenia i tak dalej, wszystko się tutaj przyklejało i po prostu, no, zostawało. Więc mam nadzieję, że jak tutaj każdy element porządnie wyszoruje, najpierw sodą, a później tym środkiem chemicznym, to będzie czyściutko, wiecie, już będzie czyściła tak jak trzeba. No. A link do filmu kanału Zapytaj Anię zostawię Wam na dole w podpisie, jakby ktoś szukał fajnych sposobów na czyszczenie zmywarki. Dzień dobry, niedzielnie, znowu z samochodu, znowu na stacji benzynowej, tankujemy i jedziemy na wycieczkę, bo 1 marca na terenie Szwajcarii otworzyły się ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne. Bardzo ciekawy obiekt, który nie tyle co jest ogrodem zoologicznym, ale właśnie ich taką funkcją jest ratowanie zwierząt rannych i później wypuszczanie ich na wolność. Nie wiem, czy pełnią też funkcję takiego typowego ogrodu zoologicznego. Zobaczymy. No, także zabieramy Was ze sobą.
tutaj to jest wejście, ten budynek, ale droga była, słuchajcie, magiczna. Przez takie wioseczki nagrałam kilka przebitek. Totalny koniec świata. Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia muszą na terenie tego ogrodu zoologicznego chodzić w maseczkę, więc maseczki na buzie idziemy. Ale tu też są już jakieś te, ale jakieś ptasz... To nie gołąb, to jest przepiórka chyba. Śpiewa. Tak. Chodź, mama. No idę. Tu powinny być wilki. Wilki, no ale nie widać ich, wiesz? Gdzieś się schowały. Będziemy szukać. Chodźmy, idziemy dalej. Po drodze, jak ją znajdziemy. Patrz, to jest łapa wilka. Gabryś. Tutaj, u góry. To tutaj powinno być rysie. Rysie? No wilk się schował. Niestety, nie widać go. Co? O, śpi! O, mamulku, patrz, Gabryś. Wilczek śpi. Śliczności. Trochę jak nasz pies, co? Kolejny, na tym go widać. Na dole? No, och. Kto to, Gabryś? Co to za zwierzak? Nie. A kto, co to za zwierzątko? Usie. Dzik. Dzik. Tak, dzik. Dalej. Ale śliczne. Świstaki mogą być, no. To chyba będą świstaki. Łapki. Przednia, tylna. O, ale ptasior, ojej. Poleciał. Nie, to nie jest sęp, Julia, to będzie jakiś orzeł. Nie, to sęp. No gdzie sęp? No tam się zmieniło. Patrz, o jaki wielki. Ale faktycznie, to chyba będzie sęp. Mówię sęp. Chyba macie rację. Nie wiem, nie znam się. Ojej, tam jest coś wielkiego. Co tam jest? Tam jest coś wielkiego. Wielkie zwierzę tam. O nie. O, ale wielki, no. Ptaszysko. Kaczka. I kózka. Nie wkładamy rąkania, pani prosiła. Palców. Karczuchy. Lisek. Tak, tak, widziałam. Tego widziałam. Zwinięty w kłębuszek. Co tam jest? Zoinc. Zoinc? Zając, Gabrysiu. Jajka ci za niedługo przyniesie, to była dobra. Zając! O, jaki fajny! Cześć, piękny! Idzie! Idzie do nas! Jest! Ciekawe, co koniecynkę będziesz chciał. Hej, Rufu, chcesz? Tutaj. A tutaj co powinno być? Żółwie i bobry. Tak, tu są żółwie. Nie widać nic, wszystko się pochowało. Panie błotne, a te reszta piątka to są wszystko orły. Te na dole są, panie. Tak, te ze szarą głową. Tamte nie, tylko te dwie. Na tym domku. Jula jest z Nahor. Ona ciągle czyta książki o zwierzakach. Jastrzębie, no właśnie, nie orły. Się teraz tak sobie gadaliśmy poza kadrem. Piękne. Z lataniem i ze skrzydłami. Tak, widać skrzydeł, ze skrzydełkiem coś jest nie tak. Nieduży park. W zasadzie bym nawet powiedziała, że bardzo malutki i tylko lokalne właśnie zwierzątka wymagające ratunku. No więc fajnie, bo przypuszczam, że bilety wstępu, wiecie, po prostu są... Nie bilety wstępu. Pieniądze, które uzyskują za bilety wstępu osób tutaj odwiedzających to miejsce, idą po prostu pewnie na leczenie tych zwierzaków. I na utrzymanie tego miejsca, więc super. Przerwa na posiłek, ale tam się robi czarno. Ogólnie zapowiadali na dzisiaj, że ma padać i chyba wykorzystaliśmy czas idealnie, bo no myśmy przez pobyt tutaj naprawdę mieli ładną, słoneczną pogodę, było cieplutko, więc niedługo będziemy się zbierać. Dziewczyny wybrały sobie w sklepie z pamiątkami pamiątki i wyszliśmy i zaczęło właśnie padać. Więc fajnie wykorzystany czas. Pokaż, Julcia, co masz.
Mam fajny taki notes z linijką, ołówkiem i bryloczek. Jakie ładne, zobaczcie, z motylkami. Śliczne. No. I bryloczek. Z nazwą tego parku.